Chodzenie, można powiedzieć, że na statkach powszechnie jest takim celebrowanym świętem. To podobno, panie kapitanie, proszę o wyjaśnienie, Wielkanoc szczególnie obchodzą właśnie Polacy. Właśnie dla nas największe święto to Wielkanoc i Boże Narodzenie. No ale na statkach wiadomo, że te święta są smutne. Smutne, bo daleko od rodziny. Święta oczywiście zależą na statku od najważniejszego kucharza i kapitana. Jak te święta zorganizuje? Na polskich statkach oczywiście święta są piękne, bo kucharzy mamy bardzo dobrych, wspaniałych kapitanów i oczywiście jest ten żurek, i oczywiście jest ta biała kiełbasa, i jajeczko, i inne piękne potrawy, które serwują podczas świąt wielkanocnych, a przecież zbliżają się święta Wielkanocne 2023. Wiosna jest, kochani. Święta się zbliżają. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Dla tych, co na morzach, teraz płyną i niedługo będą obchodzić święta Wielkanocne. No toż nie zawsze jest to tak pięknie, bo też zależy od sztormu, zależy od rejonu pływania, czy wszyscy muszą być na wachtach, zmobilizowani. Nie mogą szaleć, muszą ciężko pracować. Też zależy, czy święta spędzamy w porcie, bo w porcie można pójść do kościoła, spotkać się w Stella Maris, spotkać się z domem marynarza. Tam są takim o Nowym Orlanie są oczywiście ludzie, którzy dbają o to, żeby przyjść na statek, czyli ksiądz przychodzi, prezenty przynosi, kobiety do wdowy po marynarzach robią na szydełkach różne rękawiczki, czapeczki i przynoszą na statek na święta w podarunku. Czasami armator da bonus, czasami podaruje jakąś czapeczkę albo kurteczkę. Tak się odbywają święta na polskich, na naszych, z polskimi załogami. A jeśli właśnie załoga jest wielonarodowa, to czy też wszyscy uczestniczą w tym celebrowaniu świąt, czy też kultywowane są inne zwyczaje niż te polskie? Jak to wygląda? Otóż miałem wiele załóg, różnorodowość. Na statku było tak, że byli Chińczycy, Filipińczycy, Ukraińcy i Polacy też. I wtedy obchodziliśmy wszystkie święta. Wszystkie. I te muzułmańskie, i ten Ramadan też. I chińskie święta. Było to bardzo ciekawe. No i oczywiście nasze święta, czy to Bożego Narodzenia, czy Wielkanocne, gdzie kapitan, czyli ja, uczyłem wszystkich, uczyłem naszych tradycji. Po pierwsze, uczyłem ich, co powinniśmy jeść według nas na przykład Wielkanoc albo na Boże Narodzenie. I tak muszę tu opowiedzieć, że pewnego razu dałem Filipińczykowi bigos. Bigos, które przywiozła moja Grażynka do Hamburga, bo mówię, święta się wielkanocne zbliżają, a mój kolega Boguś Bakuła, słynny mój kochany przyjaciel, marynarz, zrobił specjalny bigos. Filipińczyk kucharz schował ten bigos i właśnie na Wigilię krzyczę, gdzie jest ten bigos? Na Wielkanoc, tak? Czy na Wigilię? Na Wielkanoc. No. Więc Filipińczyk schował ten bigos i ja na Wielkanoc krzyczę, gdzie jest ten bigos? Bo połowa polskiej załogi czeka na ten bigos. I nagle Filipińczyk
Mówi, przecież Bigosz jest na stole. A ja mówię, gdzie? Gdzie na stole? No tu, te kulki, co tutaj leżą. Jezu, a coś ty z tym Bigosem zrobił? No jak to? Przyprawiłem, bo nie był dobry i usmażyłem. Jezus Maria, nikt tego Bigosu nie mógł zjeść. A mówię, to szybko wnieś te węgorze w galarecie. No to przyniósł taką wazę tych węgorzy, a ja mówię, a czemu te galareta taka różowa? A no bo zrobiłem to w pudingu. W pudingu, Jezus, na słodko, węgorze i znowu nie mogliśmy zjeść. Także wszystko zależało od kucharza, od załogi, od kapitana. Pewien kapitan mój, jak byłem pierwszym oficerem u Niemca, Anglik był kapitanem, święta zrobił wystawne. Jakie to wystawne? Postawił taką rybę, Filipińczyk ją wniósł, potem dał po piwie każdemu i podziękował Filipińczykowi, kucharzowi. Dziękuję ci, że zrobiłeś piękne święta. Otóż my, tradycja u nas nie ginie. My, kapitanowie, czy to na polskich, czy na zachodnich statkach, staramy się trzymać naszą tradycję, a ja osobiście kultywować tradycję mojej załogi. Dlaczego? Bo to jednoczyło załogę. Załogę, która niejednokrotnie płynęła przez somalijskie tereny terrorystów, a na burcie mieliśmy muzułmanów. Połowę załogi miałem muzułmanów, potencjalnych terrorystów, a jednak nie. Bo zjednoczeni przy świętach, zjednoczeni przez kapitana, tworzyliśmy jedną załogę. Kolorowych, różnonarodowościowych załogach ja osobiście życzenia składałem, mówiąc, życzę wam wszystkim wszystkiego najlepszego. Bóg jest jeden. Prawda? Bóg jest jeden, wszyscy mówili. No prawda. A my jesteśmy jedna załoga. No to trzymajmy się razem. Trzymajmy się razem. I tak się konsultowaliśmy. I w ten sposób było połączenie załogi. I ja wyciągałem na przykład na Boże Narodzenie, wyciągałem opłatek i tłumaczyłem muzułmanom, po co ten opłatek. I dzieliłem się z nimi i tłumaczyłem, jaka jest nasza religia. I oni ze mną się dzielili opłatkiem. To samo jajkiem. Jajkiem Wielkanoc tłumaczyłem, dlaczego jajkiem. Jak to jest tradycja. I jaka jest nasza religia. Następnie przechodziliśmy różne święta, na przykład Ramadan, gdzie to moi muzułmanie nie jedli, nie pili, seksu nie używali, bo tak im kazała ich religia. My, ja to szanowaliśmy. Szanowaliśmy każdą religię, tolerancja była w załodze, i nawet takie Chińczyki, którzy właściwie nie mają żadnej w tej chwili religii, bo pytam się takiego mojego stewarda, mówię, ty jesteś komunistą? Byłem, ale teraz jestem 10%. Jak to 10%? Jak to? No mówię, bo komunizmu już nie ma w Chinach, a ja byłem. A poza tym Konfucjusz, filozofia jeszcze do nie weszła, a jeszcze jest taki kapitalizm, którego ja nie znam. Tak w związku z powyższym 90% to ja nie wiem, kim ja jestem. Takie były odpowiedzi różnych załóg. I do tego potrzebny był kapitan, który te załogi po prostu jednoczył. Jednoczył wspólnymi świętami. Nie tylko świętami, bo takie barbecue całej załogi, gdzie się spotykamy i gdzie wymieniamy swoje przyjacielskie, że tak powiem, rozmowy,
to jest to, co jednoczyło załogę. Jakie inne przeżył Pan tradycje, i tu nawiązuję do rogów, jakie inne przeżył Pan tradycje związane ze świętami Wielkiej Nocy? Wiele tradycji jest na świecie obchodzenia świąt, ale razu pewnego w Casablance, będąc kapitanem na amerykańskim statku, zostałem zaproszony na święto ofiarowania baranka. Dyrektor portu zaprosił mnie do swojego domu i tam, kochani, siedliśmy w dziesięciu Arabów w jego salonie i patrzyliśmy w telewizję, kiedy to król ofiarował baranka. Ofiarował baranka, czyli poderżnął baranka w telewizji na ofiarę. W tym momencie z łazienki wepchaliśmy barana, żywego barana, po schodach na dach. A na dachu Casablanca, dach przy dachu, wszędzie barany i ofiara baranka. Najstarszy poderżnął baranka, a wszyscy patrzyli i ustawieni, i to było tak zrobione tradycyjnie. Baranek nie pisnął, nawet za chwilę miałem już kawałek baranka upieczony dla mnie jako dla gościa, a potem nagle oderżnięto te rogi tak oderżnięto z barana i podarowano mi jako gościowi. I w tym momencie, kochani, tam są drugie rogi, w tym momencie ci na dachach na obok zobaczyli, że dano mi te rogi i przynieśli mi wszyscy rogi i dostałem dwa worki rogów w prezencie. To nie było barbarzyństwo, to było naprawdę ofiara baranka, tak jak Chrystus ukrzyżowany jako ofiara za nasze grzechy. Tak to muzułmanie 6 milionów baranków w jednym momencie ofiarowali w tym czasie, jak ja byłem właśnie w Casablance. Tradycja nakazuje nam, żeby na ten stół wigilijny, żeby znalazły się tam rzeczy, potrawy, które zostały poświęcone dzień wcześniej. I pewnie tu się pojawia, jak taki koszyczek na środku morza znaleźć. Otóż ciężko jest oczywiście na morzu poświęcić czy to jajka, potrawy, czy to inne potrawy. Ciężko jest, ale my jako kapitan, jak to w załodze, wielokrotnie miałem tak, że jako kapitan mówiłem parę słów na temat, czy to Wigilii, czy to temat wielkanocny. I w tym momencie jeden z załogi odczytywał jakiś fragment z Pisma Świętego. W tym momencie jakoby pokazywaliśmy naszą katolicką tradycję. Można było oczywiście czekać do portu, albo przed tym poświęcić w porcie, pójść do kościoła, pójść do katolickiego jakiegoś, prawda, domu marynarza czy Stella Maris i tam dostać święconą wodę i zrobić to, jako kapitan zrobić to na burcie. Oczywiście przecież kapitan to władza, kapitan może ślubu udzielić. No to dlaczego nie może, prawda, poświęcić święconą wodą, którą gdzieś, prawda, dostał w porcie, w kościele i słowa piękne przeczytać z Biblii. Pytanie takie, co na wielkanocnym stole? Ile z tych potraw wielkanocnych, tych świątecznych? A może jakieś, które zastępowały te nasze tradycyjne? Wszystko zależy od kucharza. Wiadomo, jak kocharz jest artysta, to wymyśli niesamowite potrawy. Jak to mówiłem o tych niesamowitych Filipińczykach, ale muszę też powiedzieć, że na przykład Chińczycy
prawda, moja załoga, na święta robili takie cuda, na przykład z arbuza, wycinali z arbuza rzeźbę. Na tym arbuzie była rzeźba piękna, a w środku poncz, albo owoce, albo różne różności. Także wszystko zależy od mistrza kuchni. Mistrz kuchni. U mnie zwykle byli dobrzy kucharze na polskich statkach. Nawet miałem tą przyjemność, że wodziłem kucharza swojego często. Zabierałem kucharza i stewarda, bo wiedziałem, że oni są super. I to oni zadowalali załogę. Wiadomo, jak załoga szczęśliwa, najedzona, dobrze odżywiona, no to wszystko jest dobrze i wszyscy chwalą statek i kapitana. Świąt był kultywowany. Na ile było to możliwe? No właściwie to tylko parę razy miałem na polskim statku, że na przykład była mama chrzestna, płynęła z nami, zabrała z sobą bardzo dużo kaset religijnych i wzięła też inne materiały, Biblię, inne i tak dalej. I nam podczas świąt właściwie to ona nam, skromnym marynarzom, odprawiła prawdziwe, prawdziwe święta. No trzeba dodać do tego, że na te święta też różnie na przykład się przebieraliśmy. Przebieraliśmy, bo na święta Bożego Narodzenia to święty Mikołaj wchodził, nie z prezentami. Także były różne inicjatywy. Inicjatywy w zależności od załogi. Jaka była załoga, jaki był kapitan, jaki kucharz, takie i były święta. To jeszcze na koniec, panie kapitanie, ile Wielkanocy, jeśli pan pamięta, spędził pan na morzu? No i jak też radził pan sobie z tą tęsknotą za rodziną? Większość mojego życia, czyli 40 lat na morzu, to na palcach może policzyłbym święta w domu, na palcach. To jest to reszta, wszystko na morzach i oceanach. No czasami udawało się w porcie. Na przykład spędziłem święta w Brazylii. Niesamowicie, bo te święta były nacechowane samą tańcem z wesołością. Byliśmy, załoga była zaproszona na święta do polskiego klubu w Brazylii, do polskiego klubu Agia Branca, czyli Białego Orła, gdzie też nas witano, całą załogę, stołem zastawionym. Nikt nie miał stołu naokoło, ale my jako załoga siedzieliśmy, witano nas. A na sali było około 2000 ludzi. 2000 ludzi nas witało jako załogę polskiego statku. To jeszcze o tej tęsknocie. Chce pan w czasie świąt poza domem, no to co, dzwoniło się pewnie, prawda? Otóż w czasach dawnych, czyli 50 lat temu, powiedzmy 40 lat temu, gdy pływaliśmy bez tych pięknych elektronicznych udogodnień jak teraz, czyli internetu, czyli połączenia pięknego, czyli WhatsAppu, czy innych połączeń, my mieliśmy po prostu radio. Gdzie to radio łączyło się? Halo, over, halo, nie słychać. Tak żeśmy się komunikowali z rodziną. No a co można było powiedzieć, jak się tam już kolejka, cała załoga stała, a my dostać się do Witowo Radia, czy tam to było ciężko, bo wszystkie statki chciały natychmiast rozmawiać. I w te 2-3 minuty to było: halo, wszystko dobrze? Dobrze. No to wszystkiego najlepszego i wszystkiego najlepszego. I smutek. W tym momencie smutek, ale radość, że chociaż się słyszało głos małżonki czy głos rodziny. To było
to, co nas, że tak powiem, na morzach trzymało, że jeszcze tam ktoś na nas czeka. W domu na nas ktoś czeka. Zbliżają się święta Wielkiej Nocy. 2023. Wiosna jest. Kochamy wiosnę. Dlatego wiosennie życzenia chciałbym złożyć, wielkanocne życzenia wszystkim marynarzom, tym na morzach i oceanach, i tym na lądzie, i rodzinom marynarzy. Kochamy was i myślimy o was na morzach i oceanach. Życzymy, żebyście szczęśliwie wracali do domu.